Przemowa śnieżnego futra. Smutna, zimna śmierć. Z angielskiego przełożyła Dominika Kuc. Mam na imię Śnieżne Futro i jestem teraz jednym z naszych wojowniczych przodków. Dołączyłam do klanu Gwiazdy jako młoda wojowniczka. Zabita przez potwora dwunożnych, kiedy przeganiałam intruzów klanu Cienia z naszego terytorium. Trwałam w żałobie razem z moim klanem, ale nie nad własną śmiercią. Żałowałam, że nie doczekałam momentu, w którym mój syn staje się wojownikiem. Naturalnie oglądałam jego ceremonię imienia z gwiazd, kilka księżyców później. Biała Burza był taki podekscytowany, taki odważny, a ja byłam z niego taka dumna. Myślę, że wiedział, iż czuwałam razem z nim. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że moja siostra, Błękitne Futro, spodziewa się kociąt. Chciałabym, abyśmy cieszyli się w tamtym okresie, ale złamała ona kodeks wojownika. I wiedziałam, że sprowadzi to na nią lawinę smutku. Ojciec kociąt nie pochodził z klanu Pioruna. Był bratem przywódcy z klanu Rzeki i nazywał się Dębowe Serce. Dołączy do nas kocie. Była medyczka z klanu Rzeki, Jerzynowa Jagoda, podniosła głos. W połowie Pioruna, w połowie Rzeki. Mieszaniec? Parsknął wojownik klanu Cienia. To niewinne kociątko! Koty klanu Gwiazdy zebrały się przy czterech drzewach, które otuliła kołderka śniegu dokładnie tak, jak w świecie żyjących. To była sroga pora nagich drzew i wiele kotów głodowało. Codziennie witaliśmy nowych członków w klanie Gwiazdy i czuliśmy się sfrustrowani swoją bezsilnością. To kocie nie musiało umierać! Księżycowy Kwiat, pomimo bycia moją i Błękitnego Futra matką, nie popierała poczynań mojej siostry. To przede wszystkim wina Błękitnego Futra, że zadłużyła się w kocurze z innego klanu. A teraz ciągnie swoje trzy bezradne kocięta po uszy w śniegu. Oczywiście, że któreś z nich nie przeżyje. Będę pod wrażeniem, jeżeli pozostała dwójka dotrze chociaż do granicy klanu Rzeki. Duch kota klanu Rzeki podniósł się ze swojego miejsca. Przecież tam będą bezpieczniejsze niż w klanie Pioruna. Klan Rzeki ma najwięcej zwierzyny spośród wszystkich klanów. Jeżeli Dębowe Serce je przyjmie, to będą miały lepsze szanse na przeżycie niż wcześniej. Tego nie wiemy. Gdyby została z nimi bezpiecznie w legowisku, to cała trójka dożyłaby mianowania na wojownika. A co by ich spotkało po drodze? Wtrącił się Sowia Gwiazda, jeden z najstarszych duchów z klanu Pioruna. Przyjrzyj się uważnie przyszłości, księżycowy Kwiecie. Jest zbyt ciemna, by zobaczyć ją wyraźnie. Ale możemy zgadywać. Jeżeli Błękitne Futro zostanie w żłobku z kociętami, to Ostowy Pazur stanie się zastępcą zamiast niej. Wszyscy wiemy, że to ambitny i agresywny kocur. Poprowadziłby koty na wojnę z innymi klanami, a to ostatnie, czego las teraz potrzebuje. Chciałabyś, aby dołączyło do nas więcej wojowników przez jego krwawe rządy? Zatem życie kocięcia jest ceną za wojowników, którzy jedynie mogliby zginąć przez rozkazy Ostowego Pazura. Błękitne Futro wierzy, że Ostowy Pazur byłby niewłaściwym przywódcą dla klanu Pioruna. Wiem o tym. Ale skąd wiadomo, że nie stanie się lepszym kotem, gdy zostanie mianowany zastępcą? Nie wiadomo. Błękitne Futro też tego nie wie. Musi podejmować decyzje, rozważając możliwe skutki. Nie zgadzam się z tym, co robi. Nigdy bym nie naraziła życia bezbronnego kociątka. Ale rozumiem, dlaczego tak postępuje. Dla dobra klanu. Ale nie dla dobra kocięcia! Nie możemy zmienić losu Meszki. Możemy tylko się upewnić, że jej podróż do klanu Gwiazdy będzie bezpieczna. Ja się nią zajmę. Reszta kotów obróciła głowy w moją stronę. Byłam karmicielką, nim zginęłam. Mimo, że mój syn Biała Burza dawno już opuścił żłobek, nie zapomniałam, jak dbać o kocięta. I tęsknię za tym. Będę dobrą matką dla tej koteczki. Uważam, że Śnieżne Futro ma rację. To dobra decyzja. Zgodzę się. Księżycowy Kwiat również schyliła głowę na znak zgody. Jej oczy wyrażały sympatię i smutek.
Odłączyłam się od grupy i podążyłam brzegiem rzeki w kierunku słonecznych skał. Moje łapy sunęły po gładkich kamyczkach, jakbym nad nimi płynęła. Czułam silne powiewy mroźnego powietrza w lesie, pomimo iż żaden z nich nie był w stanie przebić się przez moje gęste, białe futro. Kilka długości lisa od drzew znalazłam błękitne futro, zwiniętą dookoła trzech malutkich, szarych kształtów. Miała szczęście, że każdy z nich wyglądał jak ona. Jakiś kot z klanu Pioruna mógłby się domyślić jej sekretu, gdyby któreś z kociąt miało umaszczenie dębowego serca. Dwa kociątka wierciły się i protestowały, kiedy błękitne futro je wylizywała. Trzecie zdawało się spać w śniegu. To była Meszka. Błękitne futro nie przestawała trącać córeczki nosem. Z jej oczu wylewał się żal, a ja go czułam równie mocno. Śnieżyca uderzała ją w boki, na których wyraźnie rysowała się linia żeber pod jej cienkim, szarym futrem. Mimo to wciąż łkała. Och, Meszko! Co ja zrobiłam? Meszko, proszę, obudź się! Meszko, nie odchodź! Po drugiej stronie rzeki będzie ciepło i bezpiecznie. Wasz ojciec się wami zaopiekuje, obiecuję ci! Jeszcze tylko kawałeczek, moja malutka, cielna córeczko. Skuliła się przy małej, przytulając ją łapami. Meszko, jak mogłam ci to zrobić? Serce mnie bolało na jej widok, ale było już za późno. Meszka przekroczyła granicę do mojego świata. Schyliłam głowę. Meszko, obudź się. Łaciata koteczka otworzyła oczy i spojrzała na mnie. Kim jesteś? I dlaczego masz gwiazdy w swoim futrze? Nie obawiaj się. Jestem Śnieżne Futro. Przyszłam się tobą zaopiekować. Meszka otrzepała się i zachwiała, ruszając w moim kierunku na swoich malutkich łapkach. Małe ciałko tuż za nią było skulone przy błękitnym futrze, ale Meszka nawet go nie zauważała. Jej duch wtulił się w moje futro. Jest mi zimno, bardzo, bardzo zimno. Zimno od stópek po koniuszek ogonka. Moje włosiki zamarzły, spójrz. Wiem. Czule przejechałam językiem po łebku Meszki. Chodź ze mną, a będzie ci ciepło. Meszka zawahała się, spoglądając na mnie wielkimi niebieskimi oczami. A co z moją mamą? Nic jej nie będzie. I miałam rację. Przez długi czas będzie jeszcze cierpiała i nigdy nie zapomni o Meszce. Ale odepchnie wspomnienia, aby poświęcić się dla klanu. Błękitne futro przeżyje. Ale chcę z nią zostać. Chcę do mamy, Ingiełki i Kamyczka. Jeszcze ich zobaczysz. Będziesz nad nimi czuwać z gwiazd, dopóki się na nowo nie spotkacie. Meszka przytuliła pyszczek do mojego futra i kiwnęła łebkiem. Obdarzyłam moją siostrę ostatnim spojrzeniem, a potem Meszka i ja ruszyłyśmy do gwiazd śladem księżycowej łuny.